kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tak jak powiedziałam, dzisiaj będzie unboxing Blockbustera, czyli tego pudła, które Estée Lauder wypuszcza raz w roku na święta z pięknościami, które są warte bardzo, bardzo dużo, a możecie je sobie jakby zlokalizować w jednym pudełku. Ja Wam pokazywałam w poprzednim odcinku, jak to wygląda. Jest w nim 7 pełnowartościowych produktów. No i oczywiście są takie kultowe, kultowe rzeczy tam, czyli nasze takie hero products, jak ja mówię. No i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Piękne welwetowe pudełeczko, bardzo piękne. Ja się cieszę, że jest mniejsze, bo jest bardziej takie popitaśne, czyli właśnie możecie wszędzie zabrać i nie jest takie duże. I dla mnie, jak sprzedaję, to naprawdę, żeby włożyć do torebki, to jest koszmar. I macie takie dwie malutkie szufladki, czyli pierwsza, która ukrywa cienie i maskary. Ja już wyjęłam, bo robiłam też video do angielskiej wersji. No i to jest, co ukrywa ten pierwszy kompartment. Co mamy? Oczywiście mamy Advanced Night Repair Serum, które jest jedno z lepszych, jeśli chodzi o 40 rank na rynku. Jest z kwasem hialuronowym, więc nawilża, jest dla każdego, niezależnie jakiego jesteście wieku, czy powiedzmy no, chcecie czegoś takiego reperującego, a też pomagającego Wam utrzymać to nawilżenie. Oprócz tego, słuchajcie, macie pełnowymiarowy krem pod oczy, który jest świetny na cienie. On jest też bardzo dobry, słuchajcie, na nawilżenie. Ja trochę bardziej wolę Revitalizing Supreme, no ale on jest bardzo dobry też dla młodych, którzy dużo studiują, i przeciwko Blue Light. Później macie 15 ml tutaj Revitalizing Supreme, czyli głównego kremu, który całkiem niezła. Tutaj to nie jest pełnowartościowy produkt, ale bardzo dobra taka, że tak powiem, pojemność. Później macie nową piankę, to nie jest pianka, przepraszam, to jest żel do twarzy, żeby umyć buźwę z aminoacidem, z aminokwasami, przepraszam. Także też coś fajnego, jeszcze nie spróbowałam jej na twarzy, ale dotykam konsystencji, bardzo, bardzo mi się podoba. A na pewno spełni się do wszystkich, dla wszystkich osób, które mają tą cerę taką mieszaną też, ale do normalnej też uważam. Później macie do oczu makeup remover. Macie też dwie pomadki, lip liner i dwa glossy. Zaraz Wam pokażę kolor, bardzo jeden mam już na ustach, czemu nie. No i tutaj z tej drugiej właśnie kieszonce macie pełnowartościową maskarę Sumptuous Volume, Sumptuous Extreme, przepraszam. Ona jest jedna z lepszych, jeśli chcecie właśnie mieć takie wszystko w jednym, czyli dodać volume i trochę wydłużyć. No i w tym roku, w zeszłym roku były 3 palety, chyba 2 cieni i jedna taka była do konturingu. Macie właśnie te cienie od takiego pinki, właśnie taki kolor troszeczkę baby pink albo blaszowy, ja bym powiedziała, że jak używacie właśnie na policzki. Później macie odcienie takie brązu, jakby szarości i brązu takiego ciemnego, więc versatile właściwie dla każdego, bo możecie użyć do każdego makijażu, od delikatnego do pracy, gdzieś na randkę, nie wiem, na jakieś party, to Wam się to przyda. Także bardzo fajne. Nie wiem jak z pigmentacją, jeszcze nie próbowałam. Słuchajcie, ten zestaw wylądował tu w UK dość szybko w tym roku. W zeszłym roku było opóźnienie, w tym roku już był. Więc ja go mam na półeczce, jest to, zawsze co roku wypuszczają w jakiejś tej limitowanej ilości, czasem zostaje na Boxing Day, więc, ale on nigdy nie był przeceniony, powiem szczerze, że ja bardzo rzadko widziałam, nie wiem, może w Polsce jest, tutaj dość dobrze się sprzedaje, oczywiście ludzie czasem czekają na ostatni moment, no i później nigdzie go nie ma, ale generalnie jest to coś fajnego. Możecie dać znajomym, możecie zostawić sobie cały box, a jeżeli jesteście fanami właśnie tutaj, zazwyczaj mówię tu do ludzi, którzy używają Advanced Night Repair, no to sam jeden produkt kosztuje 65 funtów, tutaj nie wiem ile w Polsce teraz, a cały box jest warty 411 funtów, także bardzo się opłaca.
No i słuchajcie, pokażę Wam pomadki. Pierwsza to jest, nazwana jest Scarlet Red. Chyba tak, Scarlet Red, jestem już ślepa. Wygląda tak, zobaczcie jak pięknie jest, nawet opakowanie zrobione, że tu jest taki grawer tych gwiazdek na choinkę, czyli wygląda to tak, czyli piękny, czysty kolor czerwieni. Ale pomimo tej nazwy, myślę, że jest limitowana edycja, możecie ją znaleźć jako karnel, podobnież właśnie to jest odpowiednik tego koloru. Drugi kolor to jest, przepraszam, za szybko gadam. Drugi kolor to jest Saturn Rain i jest to kolor taki pinki, czyli taki właśnie różowawy, troszeczkę frosty, ale odpowiednik podobnież jest to Powerful, więc też ona jest jakby w stałej edycji. Bardzo przepraszam. Natomiast wydaje mi się, że tak sobie tak myślę, że nie zupełnie to jest karnel i powerful, ale mniej więcej właśnie to jest. Przepraszam, ale miałam tutaj atak kaszlu. Także jak mówię, ta jedna jest karnel, druga jest powerful, ale wydaje mi się, że one nie są identyczne. Jakoś tak mi się wydaje, a może w tym świetle. Natomiast jak będziecie, jak skończycie i chcecie czegoś podobnego, to na pewno możecie je znaleźć. Czyli coś podobnego, to tak jak mówię. Nie jestem do końca przekonania, tak nam powiedzieli właśnie na treningu, ale wydaje mi się, że to nie do końca. I teraz Wam pokażę właśnie tutaj te lip glosses, które są, ja ich nie mam u siebie, także u mnie ich nie kupicie. Wiecie co, bardzo ciężko jest wyjąć, ja już je wyjmuję drugi raz i jeszcze do tego mi upadły. Więc pierwszy to jest taki Plum, to się nazywa Divine Plum, czyli jest konkretnie taki... taki sorbetowy kolor śliweczki. Jest taki sorbetowy właśnie śliwkowy kolor, bardzo piękny. Drugi mam na ustach, bo już sobie pomalowałam. I słuchajcie, jest taki ciemny, czereśniowy rodzaj czerwieni. Bardzo piękny, bardzo taki glossy, zobaczcie, sexy. Bardzo mi się podoba. A tak jak ja mówię, obudowa jest też taka i te wszystkie tutaj gwiazdki takie Christmassy, ale... ja ich nie mam, słuchajcie, w swoim sklepie, nie wiem, czy w Polsce są błyszczyki Estee Lauder, bo u mnie nie. Bardzo rzadko je widzę. No i oczywiście jest lip liner, ale lip liner jest taki czerwony, ja już go nie będę wyjmować, bo powiem Wam, że bardzo to jest takie tam stak i takie nie do wyjęcia, kiedy Wam to prezentuję, także bardzo przepraszam, ale to jest po prostu zwykły lip liner, taki w czerwienie, wydaje mi się, że taki koralowy troszkę jest, bo oni teraz wymienili te lip linery i troszkę są inne. I to właśnie się znajduje wszystko w Blockbusterze. U nas qualifier jest, że trzeba wydać 50 funtów i dostaniesz to za 85 tylko, więc generalnie jest warte. Natomiast w zeszłym roku, pamiętam, trzeba było kupić perfumy, a więc nie każdy chciał kupić te perfumy. Ja troszkę byłam elastyczna, czasem wiem, że dziewczyny w innych sklepach też, no bo oczywiście chcieliśmy to sprzedać. Ale generalnie powiedzcie mi, co myślicie o Blockbusterze, czy lubicie, czy kupujecie, ile kosztuje właśnie w Polsce, bo ja nie wiem, jaki jest właśnie ten trik do sprzedaży, w sensie, że ile musicie wydać, żeby to dostać. Jestem bardzo ciekawa. Powiedzcie mi, czy lubicie takie właśnie duże boksy, bo to jest taki jak advent kalendarz, bym powiedziała, niektóre marki mają. No, my mamy właśnie to, także jestem bardzo ciekawa. Dziękuję dzisiaj za odcinek. Poproszę oczywiście o lajki. Czekam na Wasze komentarze. Muszę odpowiedzieć na Wasze inne komentarze, ale powiem Wam, że teraz robi się tak busy, że czasem nie mam tylko odetchnięcia, ale na pewno czytam wszystkie i odpiszę. No i słuchajcie, zapraszam oczywiście do subskrypcji. Pamiętajcie.